Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym spotkaniu czwartkowym, wieczornym, kończącym dzień. Chcemy się wspólnie pomodlić, chcemy popatrzeć na świętych, chcemy się od nich uczyć. Dzisiaj, kochani, krótka historia znowu o bardzo starodawnej, starożytnej świętej, ale z naprawdę bardzo piękną cechą, która, myślę, bardzo nam jest wszystkim potrzebna. Kochani, dzisiaj między innymi, bo dzisiaj w ogóle jest wspomnienie świętego Jakuba, starszego apostoła, to jest w ogóle ważna postać, święty też dzisiaj Krzysztof jest wspominany, też, myślę, popularna postać, ale dzisiaj również święta Olimpia. Nie aż tak popularna, a wiecie, że my tu najbardziej lubimy tych niepopularnych, żeby się o nich coś dowiadywać. Olimpia Kochani urodziła się prawdopodobnie w 361 albo 368 roku, bo są pewnie jakieś dwa świadectwa o tym. W podobno znakomitej rodzinie cesarskich dostojników Konstantynopola. W 386 roku miała poślubić byłego prefekta miasta niejakiego Nebrydiusza. Jej ślub uczcił specjalnym utworem święty, no późniejszy, święty Grzegorz z Nazjanzu, więc to było prawdopodobnie dosyć duże wydarzenie wtedy. Niestety to małżeństwo nie było dosyć szczęśliwe, tak podają. Zresztą po 20 miesiącach, czyli niecałych dwóch latach, ten jej mąż zmarł. Cesarz Teodozjusz Wielki postanowił wtedy, że tą młodą kobietę, tą młodą wdowę, należy wydać za mąż za jednego ze swoich krewnych. No niestety takie to były te koligacje, nie? Ale Olimpia, mimo strasznych nacisków i wielokrotnych różnych tam namówień, no odmówiła. Tego, tego orzenku stwierdziła, że nie, że po tym pierwszym małżeństwie, które też było zaaranżowane, ona nie chce w to wchodzić. Całkowicie się zwróciła ku takiemu astetycznemu życiu i pobożności. Z tych bogactw, które miała, z tych wszystkich zasobów, które miała, zaczęła udzielać hojnie jałmużny i zakładać kościoły, różnego rodzaju wspierać też takie ruchy monastyczne. Patriarcha Nektariusz, kiedy widział, jaką jest zaangażowaną chrześcijanką, pomagającą szczególnie ludziom, mianował ją diakonisą. To że jest taka funkcja, no, której w kościele już nie ma. To jest w ogóle bardzo ciekawe, nie? Że kiedyś były te diakonisy, czyli kobiety, które miały święcenia diakonatu, chociaż do końca też nie wiemy, co to tak naprawdę znaczyło. Nie mamy takich jasnych śladów. No, ale była, jest zapisana, że była diakonisą. Co w ogóle w związku z tym, że ona była wtedy bardzo młodego wieku ciągle. Było dosyć wyjątkowe. Jednocześnie oddawała się właśnie sprawom takiej dobroczynności i, i pomocy potrzebującym, ale też bardzo się intelektualnie rozwijała. Była ponoć bardzo rozprzedana w Piśmie Świętym, studiowała w ogóle teologię. Grzegorz Znysy, jak wiecie pewnie, jeden z moich ulubionych komentatorów Pisma Świętego, dedykował je w ogóle jeden ze swoich takich najważniejszych komentarzy biblijnych. Więc jakoś tam też, no może się w ogóle znali, byli bliscy sobie też teologicznie. Potem z kolei stała się bliska otoczeniu świętego Jana Chryzostoma i przyjaźń z nim sobie bardzo ceniła. I tu jest właśnie ciekawa rzecz, bo Jan Chryzostom w pewnym momencie został wygnany, to jest w ogóle długa historia, może kiedyś, kiedy będzie o Janie Chryzostomie sobie mówić, to sobie o tym powiemy. I on, ona jakby bardzo go wspierała przed tym wygnaniem, w sensie, żeby ono nie nastąpiło, brała go w obronę. I w końcu, kiedy ono nastąpiło, to ona się starała bardzo mu pomagać w tym wygnaniu, czyli jakby nie zrezygnowała z niego, nie odcięła się, mimo że wielu się od niego odcięło, to ona jakby... ona z nim była. Zachowało się 17 listów, które, które święty Jan Chryzostom właśnie do niej pisał, ona mu odpisywała. Ponoć też z tej wierności Janowi, takiego wsparciu, którego mu udzielała, no nastawiła się na, w sensie wystawiła się na bardzo wiele przykrości i cierpień ze strony tych, którzy go wygnali, którzy jakby jego prześladowali. Ostatecznie ją też zmuszono do opuszczenia stolicy. Miała się wtedy przenieść do, niej, do niejakiej miejscowości Cyzyk, a potem do Nikomedii i tam zmarła 25 lipca 408 roku. Kani, bardzo mi się podoba ten wątek w jej życiu, tego wspierania Jana Chryzostoma, nie? Kochani, wiem, że z takiej perspektywy, wiecie, po latach, tam, po wiekach, to łatwo jest tak mówić tam, ok, on był wtedy prawy, wszystko było w porządku, w takim sensie jakby tylko jego prześladowano, a on był biedny, święty i tak dalej. Ale, Kani, kiedy takie rzeczy się dzieją, to to wszystko zazwyczaj nie jest takie łatwe, to nie jest takie oczywiste, to nie jest wszystko takie proste. Czasem wtedy bardzo trudno jest stać właśnie po stronie kogoś takiego, bo sami do końca możemy nie wiedzieć, nie? i nie chodzi mi tu o, o taką zwykłą lojalność, bo to nie chodzi mi o to, że tam trzeba być po prostu lojalnym swoim przyjaciołom, bo czasem my się tą lojalność można też źle potraktować, nie? Że ktoś robi coś złego, a my w imię lojalności i tak z nim jesteśmy. Nie no, kiedy robi zło, to robi zło. Tylko czasem właśnie bycia takim, wiecie, wiernym, wbrew opiniom innych ludzi, może nas dużo kosztować, nie? Kochani, chciałbym, żebyśmy takie pytanie sobie dzisiaj zadali, pomyślcie. Może gdzieś było, oczywiście możecie sobie odpowiedzieć, że takich rzeczy nie było w waszym życiu i nie ma, ale może by było tak, że ktoś z was, waszych bliskich albo waszych znajomych, nie wiem, potrzebował jakiegoś wsparcia, jakiegoś stanięcia za nim. I uwaga, prawdopodobnie nie był, wiecie, nieskazitelny, doskonały, idealny, ale jakaś, nie wiem, na przykład no, w danej sprawie rzeczywiście potrzebował wsparcia. I może, kochani, się jakoś, nie wiem, nie odważyliśmy. Oczywiście mówię, może być tak, że powiedz sobie, nie, nie miałem takich sytuacji, ale ja kiedy czasem myślę o różnych swoich relacjach, wiecie, no, wokół mnie się kręci dużo ludzi, z, to z racji tego, że jestem osobą publiczną, nie, dużo ludzi ze mną współpracuje, oni czasem wchodzą w różne konflikty i tak dalej, nie, czasem jest mi trudno tak, jakby, wiecie, dobrze to układać wszystko, jakby, żeby nikogo nie stracić, żeby jednocześnie nie zostawić jakichś wartości, ale też w imię jakiejś, nie wiem, źle pojmowanej lojalności nie wspierać czegoś niedobrego, albo odwrotnie. To są trudne czasem bardzo wybory i myślę, że czasem mam sobie coś do zarzucenia, nie? jakby przez właśnie strach, albo przez taką chęć, żeby, żeby nie było trudno, żeby nie wchodzić w konflikty, czasem dla takiego świętego spokoju, nie? jakby odpuszczamy takie rzeczy. To może nie są takie radykalne sprawy, jak tutaj, że jakiegoś człowieka tam, wiecie, wygnali na jakieś wygnanie, tylko w takim właśnie wsparciu codziennym, nie? może nam się czasem nie chce, Czasem mówimy, a sam se nagrzawał, to niech sobie radzi. Okej, nie? bo to szczególnie jest trudne wtedy, kiedy mamy do czynienia właśnie z kimś, że to, y, no, sam sobie ściągnął na głowę jakieś kłopoty, nie? I łatwo wtedy jest powiedzieć, ściągnął sobie, to niech sobie radzi. Ale kochać myślę to równie czasem jest, kiedy oczywiście rozeznamy, że to jest potrzebne, że to jest dobre. Czyli nie dlatego, że po prostu wiecie, że nam się nie chciało, to rezygnujemy, bo czasem możemy rozeznać, że to nie jest dobre wsparcie. Ale czasem możemy rozeznać, okej, okay, no, może sobie sam to na głowę ściągnął ale ja chcę być po jego stronie, nie w tym sensie, że, wiecie, przeciwko innym, tylko chcę, żeby wiedział, że jestem z nim. Kochani, ja mam na taką nadzieję, że jeżeli popełnia jakieś błędy w życiu, a popełniam je, nie, i na przykład gdybym, nie wiem, kiedyś bardzo, bardzo coś tam złego narobił, mam nadzieję, że nie, kurczę, strasznie bym chciał mieć wtedy obok siebie ludzi, którzy oczywiście nie to, że będą mi pobłażać, nie o to mi chodzi, tylko którzy jednocześnie mówiąc mi, że muszę się, nie wiem, nawrócić, zmienić, że nie wolno mi czegoś tam robić, że nie powinienem, ale jednocześnie nie odetną się ode mnie. Strasznie chciałbym takich ludzi, myślę, że mam takich ludzi, ale to się jakby okazuje właśnie w tych sytuacjach, nie? Tymczasem też w niektórych imponuję, kiedy widzę takich ludzi, którzy stają właśnie po stronie jakichś różnych pogubionych ludzi, których łatwo byłoby właśnie odrzucić, bo zrobili coś złego, a ktoś właśnie wcale oczywiście mówi, nie akceptując, broń Boże, zła, które robią, ale jednak trwają przy nich. Pani pomyślcie dzisiaj, może są gdzieś takie relacje w waszym życiu, no, w których trzeba by się wspiąć wyżej na wyższe stopnie y, miłości. Pomyślcie o tym. Panie Jezu, kochany, jak zawsze prosimy Cię o mądrość, prosimy Cię o roztropność, prosimy Cię o ducha świętego, żeby on nas w tym prowadził. Pomóż nam to wszystko dobrze układać, pomóż nam te relacje dobrze budować. Dawaj nam odwagę tam, gdzie jest potrzeba. Dawaj nam rezygnację z siebie. Dawaj nam gotowość do straty tam, gdzie potrzeba. Bez Ciebie tego nie potrafimy, Panie Jezu. Daj nam Twojego świętego ducha, żeby on nam w tym pomagał. Bardzo, bardzo Cię o to prosimy. Niech tak się stanie. Amen. Kochani, tyle, tyle na dzisiaj. Dajcie proszę Wasze czoła do błogosławieństwa. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie, kochani, dobrze, śpijcie w pokoju Chrystusa, niech to będzie piękna, spokojna, dobra noc. I do usłyszenia, do zobaczenia już jutro. Wszystkiego pięknego z Bogiem. Papa. Pa.